A to karton, to nie wiem. No nie kłaś tego tu. Zobacz, o, ten to jest dobry agent. Tego to dawno nie widziałem. Ale on zawsze mi rozpiewsza ten typ, jak on zawsze coś tam gada i... No wiesz, on potrzebuje siana, wiesz? Weź to ode mnie. No daj dwie dychy. Będę zainteresowany. Daj dwie dychy. Mam, wiesz, a potrzebuje siana. No to ogarnij sam, wkurzacz, czy podejdź. No co, kilo ci później też... On jest dobry. Spartiatik! Obejrzmy. Rolex z motywem hebrajskim. Nie macie nic iPhone'a. Znaczy, no ja mam iPhone'a, ale SE. To jest... tego pierwszego SE. To, aha, o kurde, to nie. Ty ledwo się zaczęło, już ktoś coś kupuje. Nie. 200 zł. Nie, nie. To nie, to akurat do tego. Bo byłem raz mieć... Dobra, ja wiem, że jest 10 sekund, ja już pauzuję, ale mam pytanie. Mam pytanie do ludzi, którzy używają iPhone'ów. Jeżeli iPhone kosztuje 200 zł, to czy on jeszcze się w ogóle nadaje do używania jakiegokolwiek? Przecież to jest chyba już tak zwany elektrośmieć. 200 zł za iPhone'a, to już się naprawdę wydaje jak nic, nie? Z którego roku jest ten iPhone SE? Ktoś wie? Nie. 200 zł. Nie. To nie, to akurat do tego. Bo byłem raz w mieście XS-a, no ale, to już ale już poszedł. Kurde. Waka 16? No to nie jest taki... Dobra, jest waka 24. Tak celowałem niego. Bo dzisiaj mój telefonik umarł i mówię, może akurat przestanę. Można im rzucić w głowę ojca. To z wszystkim. A to co, na sprzedaż? No to jest wyceń mi po prostu. Bo kupiłem to kiedyś, nie wiem ile to kosztuje. Czy to w ogóle się opłacało. A ile dałeś? Kurde, nie pamiętam. Nowy czy używany kupiłeś? Używany na Vinted. Stówkę, 200, 150. Zaraz. Później łatkę zobaczyć. A 100-200 gdzieś, nie pamiętam już. Rolex. Prawdziwy? Ile jest Rolex warty? Nie wiem, czy to jest oryginalny, czy nie. Raczej nie. Bez papierów nic nie miał. 1,20. Plejka nie macie nowego? Może? Piątki? Piątki, no. Nie ma żadnej. Czwórki Pro mamy. To nie. Nie, ja w piątkę celuję, bo tam już... No to normalnie chodzi kupować telefon do Lombardu? No ale to jak używany telefon, no to to samo jakbyś kupił chyba na Allegro, czy nie? No nawet tutaj nie wyskakuje taki sam. No. To wiadomo co chodzi. Chociaż kurde pudełko jest do niego niby, nie? Ale... Chociaż teraz ale telefony takie tanie się zrobiły, w sensie chodzi mi o to, że nawet z niskiej półki telefony są dość dobre i są dość tanie jak na te parametry, więc trochę już bez sensu jest kupowanie używanego niby. Ale iPhone to też trochę coś innego, bo to zawsze drogie, nawet używane. Chociaż 200 zł to już chyba antyk rzeczywiście. Zegarek czego? Seiko, co to jest Quinto? Ja się na zegarkach kompletnie nie znam. A ty też kupiłeś używanego, tak? Tak. No, tutaj coś jest i archiwum. Nie mogę iść w sprzedaży. Może jakiś stary model to jest. No, tak jak sobie patrzę na niego, no to za tego z 50 zł bym mógł dać używanego. No, to spoko, nie? Ale nie, ja go nie, tego nie sprzedaję. Ej, 50 zł taki zegarek? Dosłownie jeden do jednego, tylko z innym napisem, kosztuje 5000. O co chodzi? Jak masz te galerie różne, tam są wystawy, czasem widzę, ale nie znam się na zegarkach, nie wiem czemu kosztują i tak dalej. Jak ktoś wie i się coś interesuje, może napisać. Nadal mam Siemensa starego z 94 działanówka, ale co, telefon? Czy co? Tak, bo on spoko wygląda nawet to. No ciekawe, czy jest oryginalny, czy nie. Ta? Może być, kurde, no, tak kiedyś samo miałem Siemensa, no. Takiego wysuwanego. A ty gdzie go kupiłeś? W Jeleniu. Na rynku? Tak. Działa jak biżuteria. Rolex. Nie, to był Rolex z motywem hebrajskim. Tak. Mówi taki zegarek, że jest kopia tego Rolexa. Kto tak powiedział? Na zegaru niedawno byłem, by mi zobaczył. Gdzie? Zegarek coś powiedział. Nie mogę znaleźć takiego samego. No, kiedy zobaczamy. Jedna koszulka kosztuje 40, druga niekoniecznie lepsza bawełny. Ale koszulki, a zegarki to też co innego, nie? W sensie ja w koszulkach zdaję sobie sprawę, że się płaci za markę od pewnej ceny w górę, ale w zegarkach właśnie nie wiem jak to działa, bo tam limit to jest sufitu w cenie to prawie, że nie ma. A w koszulkach no to wiesz.
Więc to ciekawy temat ogólnie. Wiem, że się inwestycyjnie kupuje zegarki też, ale poza tym to nie ogarniam za bardzo, jak działa cena zegarków i tak dalej. Z motywem hebrajskim. Wiadomo, że inwestycyjnie wiem, bo jestem Rzymianinem, ale poza tym nic. Coś mam. Gdzieś około 600 zł nowy, no. Wiem. W przeliczniku, nie? To ile będę tam? To prawda, wielki 3. Ja maksymalnie mógłbym ci dać za niego gdzieś stówkę. Dobra, każdy ze zniżką na tego Bloodborna. Którego? Na PS4. Bloodborna przyszedł kupić. Dobra, tu jest Sigma. Tylko w 30 FPS-ach. Prędzej Ligma. Który mam jest w rzędzie? No gdzieś tutaj jest. Środ niżej niż połowa. No mam. No to Rukasze te marki tam znam, ale dużo jest, dużo wszystkiego. Ten fest jest wszystkiego. Nie, to po polsku, to niemieckie. Chyba to nie jest po polsku. Niemiecka gra. A nie ma tam drugiego? Nie, jednego widziałem właśnie. Czyli co, ten zegareczek sprzedajesz? Tak. 600 zł nowy zegarek, on mu 100 wydaje? No ta, to z 200 zł przybitki jedzie miał, nie? I ten telefon też będę miał na sprzedaż. Ten Samsung 10e kolekcji. Oj. To zapięcie nie trzyma, nie? Nie, to zapiąć dobrze, to trzyma mam. No widzisz? Nie trzyma. Ty, ja mam pomysł. Można założyć na rękę i lutownicą. Nigdy już nie zdejmiesz, ale też się nie rozepnie. Tą spinkę się zepnie, bo tą spinkę jest to przytrzymająca, tak. No tak, i tak. Zawsze coś. No. Nie? Tak. No i dobra. Nie wiem, to bierze pan. Jak? To bierze pan? To biorę czy nie? Tak, bo nie wiem. A pokaż ten telefon. Telefon też jest sprzedać, tak? Tak. Jak kradną to razem z ręką. Nie ma czemu niego z ustami fabrycznych dać. A weź odblokuj. Mało baterii ma, to nie wiem, to będzie dała podładować. To telefonik podładuj chociaż do 50%. Ale to nie jest Samsung. Ja ci powiem, ile mógłbym ci dać za niego. Gadał jakiś E. To jest S10e, tak? Tak. To jest sam telefon masz? Pełka i ładowarka jest. Aha, no to podładuj go w domu co najmniej do 50%, żeby ja sobie mógł go sprawdzić, nie na ładowarce. No. I... Dobra, przesada, siedzisz, oglądasz gówno, ludzie jeszcze ci klaszczą, skąd ty wziąłeś tych dzieciaków, co piszą, że się dobrze bawią? Jesteś chory na głowę? Gdzieś, no nie wiem, około 300 zł. Dobra. To wtedy podejdź. Nie, bo to lekarzka. Jesteś? A, to zmienia postać rzeczy. Będę się traktował ulgowo i wiązanka, która miała polecieć, nie poleci. Zasądzone. Ryska czy pęknięcie? Ryska, lekka, tam góry jest. Może obniżyć, czy ile? Już jak podładujesz, przyjdziesz, to wycenimy, dobra? Ale tak około 300 wstępnie. To na sprzedaż? Tak. Tutaj mi podpisz zaraz. Dzięki, widzenia. Czekaj, kupił ten zegarek za... Czekaj, on kupił telefon za 100, a zegarka nie kupił? To wycenimy, dobra? Ale nie, dobra, tak telefonu nie kupił. Wstępnie. To na sprzedaż? Tak. Tutaj mi podpisz zaraz. Ty, to telefon warty tyle, co ten iPhone z paka 16. Cześć, komuś mój kochany. Pyli się? Co tam wynalazłeś? Odkurzacz. To jest Samsung S10e, czyli to nie jest zwykły, to jest jakiś... Tam wersja typu, wiesz, niższego. Ten karton, zobacz, co się dzieje z tym kartonem tu. A to karton, to nie wąs. No nie kłaś tego tu, zobacz. O, ten to jest dobry agent. Tego to dawno nie widziałem. Oryginalne kartony. A, to ten od balkoników, no. Odkurzaczek mam. Od zastaw, no. Przepraszam, Kitsuna. Wyczyściłeś go? Bo widzę, że chyba go nie wyczyściłeś nawet, co? Nie no, on stał w tym. Na strychu. Znowu stał na strychu, sprzątał działkę, coś innego. On zawsze przy... Ile on ma tych miejsc? On wszędzie ma jakieś stare rzeczy niby, co? Ja ci powiem tak. Najpierw musisz go wyczyścić. No bo... Zaraz stał na strychu sąsiada. Bez przesady, że ty mi przynosisz takie coś. Widzisz to? No wiem. No. Także to ładnie wyczyścić, umyć czyściówki, wszystko pięknie. Dobrze, panie. I będziemy myśleć. No widzisz, nie? Ty, ale ciekawe, ile to może być warty, bo to wygląda jak... Jak się to nazywa? Bo są takie odkurzacze, takie wysokie, wiesz, o co mi chodzi? I one są dość drogie, one są takie mocne.
Pytanie, czy to jest tego typu. Wiesz, o co mi chodzi? Przemysłowy, o, przemysłowy, no. Są takie i one są serio mocne, dobre, nie? Ale pytanie, czy to jest taki, czy to jest jakiś dupę szmelt za dwie dychy. Ile ty będziesz tam za niego? No nie wiem, ile dasz? Dwie dychy. No chyba niepoważny. To może jak będzie dobrze przyszedł, to może spędzisz, jak dostanie. To sześć. Długa wiadomość, nie czytam. Będziemy później. Gadać, jak ogarniesz. Na razie reagowanie. Ale to mówię, musi być ładnie wcześniej, no bo to... Czytam max emotki jedynie. Słuchaj, ci później przyniosę kino domowe jeszcze. Samsunga. Dyson, a no tak, jest takie coś, no ale czy to? Kina domowe, nie wiem czy w ogóle będę zainteresowany tym, nie? Bo mam, wiesz, a potrzebuję siano, nie? No to ogarnij sobie, no, czy podejdź. To co, kino ci... Ale on zawsze mnie rozpieprza ten typ, jak zawsze coś tam gada i... No wiesz, a potrzebuję siano, wiesz? Weź to ode mnie. No daj dwie dychy. Będę zainteresowany. Daj dwie dychy. Bo mam, wiesz, a potrzebuję siano. No to ogarnij sobie, odkurza, czy podejdź. To co, kino ci później też... On jest dobry. Jak to ruka? Zrób zdjęcie tego kina. Tabliczki i do, jak przyjdzie z odkurzacją, to ja ci powiem. To jest 5-1, nie? Kusiki, wszystko, cały komplet jest do niego, z pilotem, nie? Zrób zdjęcie najpierw, nie targaj. To moje zlecę, no, żeby wiesz, to że nie oznaczył. No, żeby to w miarę było, nie? Dobra. A karton też ci przynosić, czy nie? Do tego. Jak tam będzie, jak tam uważasz? Jak tego, to bez kartona to wezmę, nie? Ważne, nie, żeby to był jest jakaś na te firma. W piwnicy i wiesz, on się to... zniekształci. Poltec? Dobra. Poltec. A jak ogólnie bateria w tym telefonie, w porządku? No tak, w miarę. Dobra, czekaj, muszę raz sprawdzić. Samsung S10e. 300 zł nowy. Znaczy używany, no nowego już się nie da kupić dawno. Ty, ale... A nie, różnie. Ty, nawet za 900 zł jest. 6 giga RAM-u. 128 pamięci. Szczerze, to nie jest zły telefon nadal. On... Boże, on jest 2019. A ma parametry jak na, jak dzisiejsze telefony w sumie, no. Za 1000 zł. Ile trzyma gdzieś? Dzień. Tylko z jakichś magazynów tylko się da kupić. Już się nie da kupić w sklepach typu, wiesz, tam media i tak dalej. Media XPX, coś tam media, ten, no. A. Ile ja ci mówię? 50 zł. Dobrze, przytrzymaj chyba trochę. Jakie retro w dupę, 2K19 retro? Co ty gadasz? Przecież ten telefon dosłownie wygląda jak dzisiejsze telefony, no w dupę. Przecież telefony się od lat nie zmieniają. Masz te takie zginane i tak dalej, ale co to za gówno jest? Nie. Nie, a teraz to... Ale dłuższy koniec. Znaczy tutaj na pewno... Kiedy wspieranie na Yeti z emotką Geiger, bo ci... A racja, muszę dodać. No jest... Ile, na ile to wycenić? Zapchane, jakimś syfem już widzę. Szać mi się chce, wybaczysz? No ale trzeba przycisnąć, widzisz? Zobacz, no, jak to odstaje, patrz. No. No, muszę wyczyścić, jak? No, to by trzeba było ogarnąć te gniazdo ładowania. Widzisz, to nie? Się łatwo czyści, no. Przecież. Dociśniesz tu, to ładuje, o. Gdzie by takie wyczyścić? No my takich rzeczy nie robimy, nie? Można Cienki knebie, pośrodek. Cienki. Próbować tutaj, wiesz, igiełką. Ale ja się nie bawię w takie coś, bo to można coś uszkodzić. No jak się przytrzyma, to ładuje, nie? No. Ja ci mówiłem 300? No, to nie. Tak. 250 mogę ci dać. No, to sobie. Ej, może taki. To ogarnę, a jak nie, to sprzedam najwyżej taki, nie? Że... Jaki kot jest? 1252. Ej, szczerze, taki telefon w Lombardzie kupić powiedzmy za 400 zł, nawet dziś, to by się opłacało. Ten telefon ma parametry dosłownie jak dzisiejsze telefony za 1000 zł. Czemu? Nawet więc. Ty, czemu go nie kupić? Ej, ty, bo tak się co odcinek siedzę i się zastanawiam, co się opłaca w Lombardzie kupić. I jednak chyba widz, który napisał, że kto normalnie kupuje telefony w Lombardzie, mnie natchnął. Chyba właśnie telefony się opłaca kupować w Lombardzie. Jeżeli ten telefon byłby nawet za 400, to on jest nadal opłacalny w dupę. To jest popieprzone. Czyli się wiadomo, no przychodzisz, obejrzysz, jak on wygląda, ten używany telefon, nie? Bo jak będzie gówno, no to wiadomo, że nie. Ale wiesz, o co mi chodzi? Ty telefony, szczerze? Nie jest to zły pomysł. Właśnie, skąd ta Samsung musimy się wylogować? No, właśnie próbowałem z tym Samsung, ale tam... A jednej strony czytałem, że to się... Dwa telefony kupujesz Shadow w Lombardzie?
Ja zaraz zrobię. Znasz hasło do tego konta? Czy? Z małych? Dużej. No, już nie ma. Co nie ma? Konta. Trzeba będzie app przynajmniej zrobić sobie, można? No. Ja się nie pogodziła, problemami. Resetowanie. Nie wiem, co on mówi. Ustawienia fabryczne. Resetuj. No. Wzywałem. Usuń wszystko. Ty hasło trzeba wpisać, jaka narka była. A, rozumiem, wylogować po prostu trzeba było z konta Samsung. Lifehack na to, drukarkę pieniędzy. Tak, czyli 250 robił na sprzedaż. Tak. On gada szyfrem oraz szyfrujesz może, bo nie wiem, co on gada. Pudełki, no to pudełko też, nie? Czy bankomat blisko jest jakiś? No, do centrum musisz jechać, tak czy siak. No będzie blisko KO, nie? Będzie, jest, no. Tutaj... Dzięki Insanity. Przecież z żabki się da wypłacić pieniądze. Dzięki za 12 lat. Zera podpisz, jak się zaświeci. Ta latarka za panem to wylone jest? 59 zł. No za 5 dych by poszła, nie? Dziękuję nie, bardzo. Dobra. Do widzenia. Ale obrażony poszedł. O. Samsungowy. Co to jest? Projektor on sprzedaje, czy co to jest? Czy to jest w dupę DVD? Nie, no chyba DVD by nie sprzedawał. O właśnie. Daj dwie dyszki. Nie będę tym zainteresowany. Drukarka? Takie jedno kino, to już ciężko sprzedać, wiesz? Nie, to projektor chyba jest. Nie wiem w sumie. No. Znaczy mi chodzi pod zastaw. Ja nie chcę no, ale nawet sprzedawać. Pod zastaw, nie? To już jest stary sprzęt. No ja wiem. To New York. Pod zastaw, bo wiesz, jak później go wykupię, nie? Ja do piątku przyjechał muszę to skomować ze na ten. Na te no, odkurzacz gdzie masz? No odkurzacz moja tam czyści. A, zostawiłem w domu. Nawet. No, zostawiłem kino domowe? W domu, żeś wyczyściła go. Próbuj no, gadam się na odkurzacz, coś tam zrobimy. Co to jest chodzi DVD? Mi tego, bo ja muszę, wiesz, bo teraz są... Chatę sprzedaję, wiesz, do piątku i potrzebuję ogarnąć kasę, żeby mieć na tego gościa ci, co robią te, się nazywa te energetyczne te papiery tam, nie? Mhm. No. No to mówię, no przyjdziesz odkurzacz, zobaczymy, może coś z tego będzie, nie? Chłop sprzedaje mieszkanie, a w jednym odcinku przyniósł dosłownie balkoniki, które są za darmo i próbował je sprzedać za dwie dychy, bo potrzebował. Oj, oj, oj. A te DVD? Te kino? Kino nic nie warte. Myślałem, że chociaż 5 dych za te kino. Co? Ten on zawsze przychodzi. I zawsze ty swoje. O, myślałem, że dasz. Ale to może dasz. No daj, bo potrzebuję. No daj. Ale ja tego nie sprzedam. No weź rzuć chociaż 3 dychy. Ale ja tego... No dwie dyszki rzuć. Mamy takie kino. Czy nawet mamy dwa komplety, po 5 dych też dane i... Bo to z głośnikami cały komplet z tym, z pilotem, nie? Dobra. Jeszcze jakbym miał więcej miejsca, to może bym to wziął, nie? No. Ale tak to nie ma miejsca, to nie będę tego pakował. Tam jest subwoofer i kilka głośników, nie? Subwoofer i 5 głośników. No. To jest 5-1. No wiem, no, to oni go sprzedali ostatnio. Wszyscy oglądaliśmy. Przed wypłatą. No to... Odkurzacz. No ile za ten odkurzacz? No z 5 dych może dostaniesz, nie? Ja potrzebuję 400. No to nawet jakbyś, jakbym wziął kino i odkurzacz, to byś nie miał 400. No ale już będzie mniej do pożyczki, jak gdyby coś, nie? A co, pożyczkę będziesz brał? Nie, no od kogoś będę musiał pożyczyć, wiesz? Aha. No, chyba że moja telefon swój stary zastawi. Musiał z moją jeszcze pogadać, może jakby co, to telefon się zastawi. No chyba, że tak. Ona ma Samsung, a coś tam, nie pamiętam. Kurde, nic nie poratujesz. No za kino nie, nie? Za kino nie. No mówiłem ci, żebyś zdjęcie zrobił, czy ja w ogóle będę zainteresowany. No. A po co to targać później, nie? No ty przytargałeś, nie? Nie. A, no nie. To zdjęcia zrobiłem. A, myślałem, że tu nie zostawi. Rozłożone pod lombardem. Nie, no dobra, trudno. Chyba, że... A za łańcuszek srebrny? Ile byś mógł? 2 złote za gram. Zobacz. 3 dyszki. Mało. Coś innego będę kombinował. To za mało. No mało, no to za 3 dyszki. Ja bym chciał coś kombinować innego. No odkurzę przy niej. No odkurzę, to moja tam wyczyści może to... No dobra. Ja pierdzie. Chyba, że łańcuszek chyba, że mi zastawił na razie za 3 dyszki. A resztę kasę jakoś bym ogarnął. To chcesz zastawić to łańcuch? Dobra. Nie będzie. Ja pierdzie. Co tu się w dupę dzieje? Najgorsze to te kurde wypełnianie tych dokumentów, te wszystkie opłaty i tak dalej. No, no, jaka tyra, męczennik, nie? Najgorzej to wypisać dokumenty, żeby dostać pieniądze. Męczennik. Ja to coś wiem o tym, bo ja muszę klikać play, żeby film leciał. Syzyf. Kupujesz chatę, masz wydatek. Sprzedajesz, też masz wydatek.
No jak kupujesz, to masz wydatek, ale jak sprzedajesz? No też. No bo musisz tu wszystkie papiery powypełniać, bo też za każdy papierek ci liczą. Czyli co, 3 dyszki za tę łatwą przechodzastaw? Co, na minus wychodzi ze sprzedaży? Zaczyna się targowanie. No. 28 zł wychodzi mi tutaj. To do 3 dyszek. Ile ta czapka jego warta? Pod zasa, tak? No pod zasa. Ile byś za czapę dał? Garnę tam, odrzucę. No dobra. To jest i na mokro, i na sucho, nie? O, przemysłowy taki. No, potrzebuję, bo muszę zrobić tą charakterystykę tej tą energetyczną, nie? Mhm. Te zaświadczenie muszę mieć. Teraz od 1 września to weszło ogólno takie. I przed sprzedaży mieszkania musisz mieć coś takiego. Harność za czapkę? A to już moja. Ugadani. Za ile? To gdzie będziesz mieszkał? No ja mam chatę. To ty masz jeszcze 2 mieszkania? No jeszcze jedną muszę sprzedać. Nie? No to gdzie będziesz mieszkał? No ja mam 3. Dupę. 3 mieszkania, przyszedł łańcuszek zastawić za 3 dychy. Nie no, i widzisz, i ty mówisz, że ludzie, co mają mieszkania na wynajem, milionerzy, co nic nie robią. Właśnie tu masz prawdziwego landlorda. Tak im się żyje, oni mają ciężkę, to są prawdziwi męczennicy. On dokłada, żebyś miał gdzie mieszkać, jeżeli wynajmujesz. On dokłada do interesu. To trzymasz. U żony mieszkam teraz. A swoje chcesz sprzedać? A swoje 2 chcę sprzedać. Chcę mi coś większego kupić. Podpisać coś? No zaraz się zaświeci. Dobra, jakby co to tam się dogadamy jeszcze, co i jak. Kierownicę oddałem? Jesteś... Nie no. Jestem. A nie widać jej rzeczywiście, bo jej nie ma. Dobra. Chyba, żebym coś wykombinował dzisiaj. Wiesz, ile ta kierownica jest w dupę warta? Jakbym ci powiedział, nie uwierzyłbyś. Jakbym ci powiedział, nie uwierzyłbyś. W Lombardzie by mi nie uwierzyli. Milion. No dobra, dzięki na razie. Narka. I witam. Witam. Tupę, i co po zdrowie pytam. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Grzybki zbieram, ale nie te halucynogenne. Halucynogenne, nie? Nie, 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 borowiczki. Robaczywe, co? Teraz już taki pół na pół. Ile za 170? Bo widzę, że młody kupić rok. Młody? No. Który? Piłę kupujesz, co? A tutaj co z tą umową będziemy robić? A 2 mieszkania to co? On stoją niewynajmowane i zniszczone, bo przecież jakby były git. Chłopie, on pewnie ma jakieś mieszkania, 2 socjalne, bo jakoś na czarno ugadał za flaszkę z wójtem. I teraz myśli, że sprzeda socjalne mieszkanie, papiery wypełnia i tak dalej. Zara go dojadą i przyjdzie znowu zastawić coś. No przecież chłopie. To załatwimy to i zaraz... No, to jest za 21. Tak? Tak! To cena pójdzie w górę. Jo, panie, to 57 za... złotych tu za to. To dla mnie za darmo. Słuchaj, ja ci powiem, ile ja za taką zapłacę, za skąd nową ty to zapłacę. Wiesz? Przechodziłem przez ten proces. 870. Zaraz ja cenę powiem, to... Tylko załatwię to, bo... Nie, to może nie dla mnie, tylko lokatorowi bym chciał. Się pali do lasu. Nie mówię, słuchaj, co ja ci tam znajdę, nie? To może już ja płacę VAT mniej, nie? 50? Co? 7. To jakby nie było, 23%. Mhm. No, to tak. To... Ja ci nie napłacę. Dosłownie nie wiem, co on mówi. Będzie bo ta 181 to stara trecha jest. 29 rok. Będzie się. 7, tak? O. No ile by ona była? No sekunda, po malutku. Nie no, mamy czas dzisiaj. Sprzeda ci dopłaca? Bo ja dzisiaj... No ho, przede wszystkim, bo pieniądze wziął, a wędki nie dał. A co, ta szczytówka już się nie zbija? Wędkę chyba z zestawu odbieram. No ten odbiera. Lokator mi już, on pójdzie na ryby, wiesz, nowego lokatora mam. Tam podpisik. I tam już kombinował przy niej, ja muszę ją zrobić. Ja autentycznie, ja jestem na wodzie, nie byłem. No to co on tutaj zrobił? Że to się nie składa. Po prostu za mocno wyciągnął, trzeba delikatnie też. No i co, nie chcesz złożyć teraz? Ja to złożę, wiesz. Tylko delikatnie przypasowy. No Grega też masz kurde ciekawe. Sztil tam jest, nie? 170? Tak, bo te titany i te ty i a. Czy jeśli ja mam większe zakolika niż ten dziad, to jest jeszcze nadzieja? On nie ma zakoli tak szczerze według mnie. A nie, to mnie w ogóle to nie idzie. Najlepsza jest makulość, nie? No. Ma kulość lepsza od sztyla ponoć. Nie. Szwedzka precyzja. Ferdek tak powiedział. Najlepszy pilarz w tu w na leśnictwie Karwin. Kojarzy pan? Ja widziałem. Kojarzy pan tego Ferdka jakiegoś?
Nie znam, ale ja powiem ci, widziałem łańcuch, który niby sam się ostrzy. No, widziałem różne rzeczy w życiu do lasu, ale autentycznie. To musi być, to jest tak wykonane, że powiem ci szczerze, że to chyba się samo ostrzy. 499. No jakby brał, to tak... 450. Coś pomyślę, jutro będę. Jak sprzedasz, to sprzedasz, wiesz. Nie było jakieś piwko? Ale cena jest dobra. Jadno? Dobra, nie? No bo to jest, i prawdopodobnie to jest z prywatnej ręki, bo do lasu nikt nie bierze. Dobra, siku idę, obejrzymy coś jeszcze. Zara jestem. Fajna. Teraz odcinek 91. Zara jestem, pomyślę. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę